pozwólcie, że jeszcze raz w naszym wspólnym imieniu bardzo serdecznie przywitam Jurka Owsiaka, szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jurku, bardzo ci dziękujemy za dotrzymanie słowa, bo byliśmy jeszcze przed pandemią umówieni na to spotkanie, na wspólne otwarcie. Bardzo napięty kalendarz działań w OŚP nie umożliwił wówczas. Potem pandemia nas troszkę wstrzymywała, ale stało się i mamy to. Wizyta Jurka w Białej Podlaskiej jest przecież zupełnie nieprzypadkowa. Znajdujemy się na pierwszym oddanym przez nas w tej kadencji nowym rondzie, któremu nadaliśmy wspólnie uchwałą Rady Miasta imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale przypomnijmy, że to Biała Podlaska jest jednym z tych niezliczonych miast, które od 93 roku, od pierwszego finału, grają w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i będą to robić tradycyjnie do końca świata i o jeden dzień dłużej, że to w Białej Podlaskiej szefem sztabu przez te wszystkie lata jest przyjaciel Jurka Owsiaka, a dla nas mieszkańców Białej Podlaskiej po prostu niezawodny i nieoceniony pan doktor Riad Hajdar, dziś poseł, ale przez wiele lat ordynator oddziału neonatologicznego, który powstał dzięki wyposażeniu w całości prawie sfinansowanemu właśnie ze wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, i ten oddział otrzymał nazwę WOŚP. Tę nazwę otrzymał też Bialski Szpital Domowy, także wyposażony dzięki temu szczodremu wsparciu. Wreszcie my jako mieszkańcy miasta dzisiaj będziemy mieli okazję odwdzięczyć się także samemu Riadowi, bo miałem ten zaszczyt skierować do Rady Miasta projekt uchwały o nadaniu Riadowi tytułu zasłużonego dla miasta Biała Podlaska. Dziękuję, że mogliśmy do was dzisiaj tutaj przyjechać. Przepraszam za opóźnienie, ale istotnie, tak jak pan prezydent wspomniał, ciągle się coś działo i cały czas jesteśmy w różnych miejscach. Wczoraj byliśmy w Mińsku Mazowieckim, także pięknym miejscu, gdzie nasza ulica jest, to jest pierwsza nasza ulica. No brzmi to tak dumnie, my się tak z tego bardzo cieszymy. Pamiętajcie, że rondo, to jest chyba 21 rondo, to jest miejsce bezkolizyjne. To właśnie ma być miejsce bezkolizyjne, więc robimy wszystko, żeby także orkiestra i to, co robimy wszyscy, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, było jak najmniej kolizyjne, bezkolizyjne. Gramy ze wszystkimi, kto chce z nami grać. Jeżeli ktoś nie chce, to prosimy, proszę nie przeszkadzać i dać nam robić swoją dobrą robotę. 31 finał już niedługo. Będziemy mówili, na co będziemy zbierali pieniądze. Jeszcze wam nie powiemy, już wiemy na co. Ale to znowu będzie po raz kolejny zbiórka na sprzęt. Po raz pierwszy, która będzie służyła wszystkim Polakom, i bardzo małym, i bardzo dorosłym, ale to także jest nasze hasło skierowane do nas wszystkich, abyśmy dbali o ten nasz świat, w takim sensie, żeby ten świat był zdrowy, żeby ta planeta była zdrowa, żeby, jeżeli planeta będzie chora, to my także będziemy jeszcze bardziej chorzy, a więc będziemy dużo mówili o ekologii, będziemy dużo mówili o tym, żeby nie palić byle czym i żeby ten podświetlany, to podświetlane rondo mogło się świecić, bo idą ciężkie czasy. W związku z tym, że wystarczyło na oświetlenie ronda także, ale także będziemy mówili z ogromnym szacunkiem o wszystkich samorządach, bo to wy jesteście solą tej ziemi, to wy budujecie, to wy jesteście z lokalnym społeczeństwem i tworzycie społeczeństwo obywatelskie. Politycy nie do końca budują, po prostu siedzą i kombinują, a to właśnie ludzie budują i samorządy budują, więc zróbmy wszystko, aby Polska stała samorządami, bo to dzięki temu jest to u źródła, to co wy pracujemy jest razem z nami i w związku z tym, jeżeli się dzielicie z nami podczas finału, no to po prostu tulimy wszystkich do serca, cieszymy się bardzo, że to już 31 finał, zobaczcie państwo, jak dużo rzeczy na naszych oczach, że tak powiem, przyleciało, upadło. Był ogień, a później gdzieś to uleciało z dymem. Nie ma. A my jesteśmy, czyli jesteśmy nie jako jedna osoba, ale cały ogromny zespół Polaków, którzy grają w Polsce, którzy grają na całym świecie, a więc także i wasi mieszkańcy porozrzucani gdzieś daleko za oceanem, także z nami grają i także się cieszą, kiedy wymieniamy was, bo oni gdzieś tam daleko mówią, my także jesteśmy razem z wami. Dziękuję bardzo za szpital, dziękuję bardzo za... To są ogromne pieniądze, bo ja nawet jeszcze dwa razy patrzyłem, to jest prawie 7 milionów złotych. Nawet 8, to już ty wiesz, nawet jeszcze bardziej jak to... Coś jeszcze daliśmy, o czym nie wiem? Nie, wiemy, tak, oczywiście, że tak. Moi drodzy, ale to polega na tym, że wy zbieracie, a my później robimy wszystko, żeby to do was wróciło w postaci sprzętu. I to jest to, czego nam też Polakom, tym, którzy odpowiadają za nasze pieniądze, trochę brakuje. Brakuje tego
tej matematyki, że 2 plus 2 jest 4, a nie 22. Nie kombinujmy. Jeżeli mamy tyle, to robimy tyle, na ile nas stać. I jak sami widzicie, stać nas, żeby ten sprzęt do was wrócił. Nieraz to trochę trwa, bo sprzęt się nie kupuje od tak gdzieś w magazynie, on nie stoi. Chociaż ktoś ostatnio kupił tyle respiratorów, że chyba musiało być w magazynie. Jakim? Gdzie? Co? Jak? Kupujemy sprzęt, który jest z najwyższej półki. Możesz potwierdzić, bo szanujemy twoją pracę niezwykle, bo to jest ta praca najtrudniejsza. A więc noworodki, tam gdzie się rodzą Polacy, a niestety rodzi się ich coraz mniej, niestety, ale muszą mieć zabezpieczenie. I mają takie zabezpieczenie w postaci intensywnej terapii noworodka. Przywieźliśmy wtedy inkubator, pamiętam, ze sobą, ale to jest to miejsce, które powinno mieć wszystko. Powinno mieć pielęgniarki, które niestety są źle opłacane, powinno mieć lekarzy, którzy powinni pracować tu w Polsce, zostać, i powinien być z tyłu sprzęt. Najlepszy jaki jest, taki, który pomaga natychmiast nieść pomoc, a na samym końcu ściągnąć te wszystkie zmartwienia z rodziców, dać komfort pracy lekarzom, pielęgniarkom, pielęgniarzom, wszystkim tym ludziom, którzy tworzą szpital i oddział szpitalny. I my to chcemy robić. I my to zawsze będziemy robili. Nie będziemy pomagali, kiedy coś musi zrobić samorząd i miasto. Nie jesteśmy fundacją na gwizdek, na to, że coś nam się spaliło albo coś przestało funkcjonować. Robimy w sposób planowany. Teraz będzie okulistyka, którą już za moment kupujemy, sprzęt, który także trafi do was, no bo to jest właśnie, na tym polega sens. Wolontariuszom, czyli cały nasz sztab, wielkie dzięki, bo ponieważ jesteście, jest zima i wtedy możemy na was liczyć, ale liczyć na 1700 sztabów. Potem chcemy wam podziękować naszym najpiękniejszym festiwalem świata. Jeżeli rodzice nie puszczają, to weźcie rodziców ze sobą po prostu i przyjeżdżajcie do nas. Przyszłoroczny festiwal, już w nowym miejscu, piękne Czaplinek, Broczyno, to także społeczność obywatelska. Właśnie się okazuje, że nie robimy festiwali ku czci, nikt nie musi nam tego finansować, nie mamy ministerstwa, w związku z tym robimy to niezależnie, po naszemu, tak jak chcemy, i okazuje się, że ludzie się potrafią cudownie bawić, być ze sobą, wstrzymać wszelkiego rodzaju kwestie z narkotykami, z agresją. Możemy, potrafimy. Nagle się okazuje, że Polacy potrafią się do siebie przytulić, chociaż wyglądają nieraz diametralnie inaczej, ale potrafią. I taka jest orkiestra. 29 stycznia gramy po raz kolejny. Bądźcie razem z nami, no bo to jest podstawa, żeby pokazać także tym wszystkim, którzy mają gdzieś tego swojego focha schowanego, że to my jesteśmy, to my Polacy tworzymy. Nikt tam za nas tego nie zrobi i nikt tego nie podrobi. Ludzie na całym świecie mówią, kurczę, my też zbieramy pieniądze, bo fundacje istnieją tylko w bogatych krajach. Pamiętajcie, nie w biednych. Biedne właśnie wyciągają ręce, a my się dzielimy. To już jest demokratyczne, bardzo, bardzo takie poczucie demokracji, że mam się czym dzielić. I ludzie ze świata nam tego zazdroszą. Mówią, a może nawet zbieramy więcej, ale tak jak wy w zimę z puchami chodzicie, bawicie się, no to jest taka fiesta w środku zimy, zrobić karnawał, to jest naprawdę sztuka. Zrobić w Rio de Janeiro, kiedy jest ciepło, kiedy te pióra zwykła są w każdym domu. Każdy może sobie przypiąć pióro i już się bawi. A my musimy zrobić wszystko sami. Za co bardzo wam dziękuję i kłaniam się wam bardzo nisko. No i teraz możemy taką zrobić oficjalnie, oddać rondo do użytku, chociaż już on już jest, ma nazwę. My mamy, tylko wam powiem tak, żebyście odeszli z takim miłym poczuciem, że to naprawdę idzie. Gdzie ja to? No mało. 50 miejsc, 5 mostów, 3 murale, 6 placów, 1 pomnik mamy koło brzegu, Mewa, jest imienie wielkiej orkiestry. 1 tablica w Zielonej Górze, 1 park, 1 ulica, 11 oddziałów szpitalnych, proszę bardzo, 2 miejsca, to wy prowadzicie Biała Podlaska. Słuchajcie, nic na móc, zawsze mówimy, że i radni mają ustanowić imię wielkiej orkiestry, to co mówimy, żeby nie było awantury, żeby się nie denerwować, żeby nie było jakiejś tam kotłowaniny słów. Albo chcą ludzie, a jeżeli nie, to my się absolutnie nie gniewamy. No to nie jest nic na móc, bo jak na móc, no to wtedy istotnie wygląda to słabo i tam potem różnie to jest z nazwiskami, z ludźmi, z pomnikami. Oby było szczęśliwie, oby było miło, było bezkolizyjnie, oby każdy, który tutaj będzie jechał i przeczyta sobie Wielka Orkiestra, miał swoje własne, osobiste, prywatne skojarzenia, najczęściej miłe, no bo to się kończy czymś bardzo, bardzo, bardzo dobrym. W związku z tym jeszcze raz wielkie dzięki, pozdrowienia od całej fundacji. Kochany, ja więc serdecznie dziękuję Jurkowi za to, że przyjechał. Kto jak kto, ale zawsze Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i jej dyrygent dotrzyma słowa. Obiecali, przyjechali. Przyjechali, bo to, żeby nie robić tłumu, nie robić jakieś tam tak zwanych zlotów ludzi i tak dalej, bo to, żeby przyjechać symbolicznie razem wśród swoich.
władze samorządowe, media kochane, które nas też są przyjaźni, a także hojni obywatele tego naszego miasta. Ja się cieszę bardzo, że po raz kolejny będę mógł prowadzić oddział finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo też różne myślałem, ale niestety według zasady, że do końca świata jeden dzień dłużej, a więc dopóki będę mógł i funkcjonować i chodzić, to będę dalej prowadzić działalność naszej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białej. Biała Podlaska to nie jest duże miasto, ale to ma bardzo dużo ludzi z dużych serc, ludzi z dużymi sercami, z ogromnym poczuciem odpowiedzialności za los drugiego człowieka, a także ja się cieszę, że po raz częściej będziemy mogli w tym mieście, nie szukając nikogo ani gdzie, prowadzić kolejny finał w Urzędzie Miasta. Panie Prezydencie, serdecznie dziękuję w imieniu Sztabu Bielskiego, w imieniu wszystkich wolontariuszy za gościnność i za ciepło, które nas otacza podczas finałów, będąc w Urzędzie Miasta, w centrum pracy urzędu, gdzie w tym dniu jest wyłączone tylko i wyłącznie dla Sztabu Bielskiego. A więc serdecznie dziękuję jeszcze raz. Kochani, tutaj wśród nas jest jeden wolontariusz, filantrop z ogromnym sercem, Edward Tomasiuk. To jest człowiek, który kupił pierwsze... Który pierwsze dwa wylicytował dwa złote serca. Czy nawet trzy. I to jest człowiek, który pyta nas przed finałem. Ile macie na koncie? No mówimy cyfrę, taką. To on idzie sam i płaci drugie tyle, bo to, żeby Biała Podlaska nie była w tyle. Edku, bardzo serdecznie dziękuję. Tu korzystam z okazji, że jest szef całej fundacji, główny dyrygent, żeby złożyć na twoje ręce to podziękowanie. Niech zdrowie ci dopisuje jak najdłużej i to dobre serce, które masz, żeby zawsze było dla nas taką wskazówką do tego, co my robimy. Nie chcę też każeć i mówić, ale kochani mieszkańcy Białej Podlaskiej i okolice, oni przychodzą naprawdę samego siebie, kiedy są finały. Zbieramy ile możemy zbierać. Tutaj Jurek kiedyś powiedział jedno zdanie, że nieważne ile, ważne, że wszyscy jesteście, czujecie to, angażujecie w to. Za to też, Jurku, z całego serca dziękujemy za te lekcje obywatelskie. Przecież my od siebie uczymy. Uczyłeś prawie armię ludzi w całym kraju i na świecie, gdzie już idea współpracy, pomocy, bycie hojnym dla innych, to jest właśnie twoje dzieło. Ja może chciałem podziękować Jurkowi i życzyć, żeby on wiecznie trwał i funkcjonował tak dotychczas. A do włodarzy miasta apel, a może jeszcze ulica się znajdzie imieniem naszego Owsiaka. O nie. Bardzo bym prosił. Owsiaka i o Niemena, o to zabiegam. Bardzo was proszę. Niemena. Też ja. Bardzo. No ja więcej nic nie powiem, tylko przyznaję, że był taki okres, bałem się, że województwo, to było miasto wojewódzkie, zostaniemy na samym końcu. I tak by było, gdyby Polkres nie dokładał drugiej działki przez 3 lata. Później to weszliśmy już do województwa lubelskiego, to się skończyło. No to tyle tylko chciałem powiedzieć. Byłoby mi nam bardzo wstyd, a tak byliśmy zawsze gdzieś troszkę wyżej. I dzisiaj do wszystkich apeluję, grajcie dalej, moje wnuczki od małych dzieciaków już to robią. I kiedyś udało się im, kiedy mieliśmy na Placu Wolności spotkanie na wieczór, to te dziewczynki malutkie i babcia pilnowała i one tam dużo pieniędzy nazbierały. Okazało się, że bardzo dużo zaniosły do szkoły. Tyle chciałem takich drobnych rzeczy opowiedzieć. Cenię takich ludzi. Ja też wyznaję 10 przykazań boskich, ale pamiętajcie wszyscy, jest jeszcze jedno, 11. To niedawno wypowiedział wielki człowiek Polak. Nie bądź obojętny. To jest 11. przykazanie.